witam wszystkich tych, którzy są zainteresowani wróżeniem z kart. Ktoś z widzów zapytał mnie o kartę śmierci. I dziś poruszę taki temat, dosyć powiedziałabym przykry, dla każdego człowieka. Opowiem wam, jak możemy jakby odczytać takie zdarzenie właśnie z kart do gry. Z kart Tarota łatwiej jest to zrobić o tyle, że w kartach Tarota, w Wielkich Arkanach, jako 13, idzie karta śmierć. Po prostu jest napisane śmierć. Oczywiście i w tych kartach, ta karta była stworzona po to, żeby człowiekowi jakby zasygnalizować takie zdarzenie w jego życiu. Może to dotyczyć śmierci kogoś z bliskich osób, jego własnej śmierci, chociaż nawet w kartach Tarota. Karta ta nie ma tak jednoznacznego znaczenia. Może oznaczać wielką zmianę w życiu, ogromną psychiczną transformację, czyli nie zawsze wyciągnięcie karty śmierci oznacza fizyczną jakby zagładę człowieka. Może to oznaczać jego bardzo dużą zmianę psychiczną, bardzo dużą zmianę w jego życiu, chociaż istnieją inne karty, które takie zmiany oznaczają. Także łagodzi to jak gdyby znaczenie karty śmierci. Jeżeli chodzi o karty do gry, to nie ma tu jednej karty, to podkreślam, która oznaczałaby śmierć. Niektórzy wróżbici próbują przypisać takie znaczenie konkretnym kartom, ale ja nie do końca się zgadzam z taką interpretacją. I bardzo rzadko, właściwie to nigdy nie mówię ludziom, nie opowiadam o śmierci. Nie dlatego, że chcę ich tam w sposób sztuczny pocieszyć, podtrzymać na duchu. Nie. Nie dlatego. Dlatego, że śmierć jest bardzo złożonym problemem. Wszyscy lekarze wiedzą, że nawet ludzie śmiertelnie chorzy według diagnoz lekarzy mogą w cudowny sposób ozdrowieć. Statystyki mówią o 17% cudownych ozdrowień. Czyli lekarze mówią, nie, to już koniec i nagle się okazuje, że dana osoba na przykład wychodzi z tego i żyje dalej. Jest to taka magia życia i tego nie można wytłumaczyć w sposób naukowy, bo wedle wszelkich kryteriów ten człowiek powinien zejść z tego świata. Więc rozumiecie, jeżeli się wróży i wychodzą karty, które mówią no, raczej o chorobach, o dużym jakimś wstrząsie psychicznym, o łzach, o przykrych jakichś zdarzeniach, to niekoniecznie nie można człowieka zaprogramować na śmierć. Bo mówiąc człowiekowi śmierć, programujemy go na śmierć. Człowieka trzeba programować na życie. Dlatego odpowiedzialna osoba nigdy takich rzeczy nie mówi. Ponieważ nikt nie wie dokładnie, czy ta śmierć naprawdę nastąpi, czy może nie. A może na przykład nastąpi nieoczekiwany zwrot w losie człowieka. Ja miałam taki bardzo ciekawy przypadek, makabryczny powiedziałabym, jeśli chodzi o osoby zmarłe. Było to wiele lat temu, prawie 30, nieoczekiwanie zmarł mąż
mojego męża ojciec. Tylko nas tak o tym poinformowano, a myśmy mieszkamy na drugim końcu Polski, że ojciec jest w szpitalu i chciałby się z nami pożegnać. Ponieważ męża ojciec nie miał jeszcze 70, nigdy nie chorował, więc, a nie powiedziano, że zmarł, tylko że jest w szpitalu, więc my postanowiliśmy pojechać, ale ja, wiedząc, że karty mówią mi prawdę, postanowiłam powrócić i zobaczyć, co się dzieje z ojcem i jak się on ma, że tak powiem. I ku mojemu zdumieniu w kartach wyszło, że ojciec jest szczęśliwy, zadowolony, spełniony, że wszystko jest z nim w porządku. I ja to powiedziałam mojemu mężowi, że nie martw się, po prostu tata nigdy nie chorował, przeraził go szpital, no ale pojedźmy, bo jednak trzeba zobaczyć, prawda, no trzeba go podtrzymać na duchu, trzeba zobaczyć, co się ogólnie dzieje. Myśmy pojechali, kiedy przyjechaliśmy, otworzyliśmy drzwi domu rodziców, to zrozumieliśmy od razu, że ojciec zmarł. I ja często się zastanawiałam nad tym, dlaczego tak dziwny wyszedł mi taki rozkład w kartach, że człowiek jest szczęśliwy, spełniony. Jak to jest możliwe? Ja teraz rozumiem, jak to jest możliwe. Uzyskałam odpowiedź na to swoje pytanie, ponieważ, wiecie, zmarli przychodzą do nas w snach. Nie chcą nas straszyć, więc przychodzą i śnią nam się. O snach i o takich proroczych snach porozmawiamy kiedyś przy okazji. Na razie opowiem wam o tym, w jaki sposób przyśnił mi się mój teść po swojej śmierci. Wkrótce po swojej śmierci i po pogrzebie. Śniło mi się, że lecę, to taki był wielki lot nad polami dojrzewającymi, łanami, zielonymi lasami, jakby ze swoją rodziną, z mężem, z dziećmi, mieliśmy wtedy dwójkę dzieci i przylecieliśmy i weszliśmy do domu rodziców. Ku naszemu zdumieniu w kuchni stał zmarły ojciec. Widziałam go bardzo realnie. Był ubrany w takie swoje zwykłe, robocze ubranie, bo prowadzili razem z mamą gospodarstwo rolne i zawsze bardzo wcześnie wstawali i oczywiście mieli taką codzienną odzież. I on też był ubrany w taką właśnie codzienną, roboczą odzież i ja w tym śnie, taka zaskoczona, mówię, że tato, a co tata tu robi? Przecież tata zmarł. On mówi, wiesz, tak, zmarłem, ale tak się za wami bardzo stęskniłem, że postanowiłem przyjść i się z wami zobaczyć. Ja mówię, to niech mi tata powie, jak tam jest. A on powiedział mi tak, tam jest wspaniale. Ja mówię, no ale jeśli tak wspaniale, to dlaczego jednak ojciec tu przyszedł? On powiedział, tam jest wspaniale, ale tam się też tęskni za swoimi bliskimi. Ja przyszedłem, bo się za wami naprawdę bardzo stęskniłem. Więc taką mam autentyczną historię ze swojego życia. Też wróżąc innym osobom, to często od nich dostaję taką konkretną jakby interpretację tych moich przypuszczeń, że chodzi o śmierć, bo raczej są to bardziej przypuszczenia. To ludzie mi mówią, tak, ciężkie przeżycie, tak, zmarła mi matka, załóżmy, czy zmarł mi ojciec,
pół roku temu, czy moja córka była ciężko chora. To znaczy, ludzie jakby sami mi to dopowiadają, ponieważ często długo przeżywają takie zdarzenia. I mimo, że od tego momentu mogło minąć już wiele miesięcy, to jeżeli robi się rozkład kart, to właśnie na górze, tak w myślach, w głowie, u tego człowieka ciągle tkwi smutek z powodu straty swoich bliskich. Tak dzieje się bardzo często. Wszystkie karty pokazują, że człowiek jest spełniony, że nic się strasznego nie dzieje. A jednak gdzieś tam ciągle w głowie tego człowieka istnieje ten wielki smutek, ta wielka strata. Ponieważ wiele osób boi się śmierci, no wszyscy chyba się boimy w gruncie rzeczy śmierci, szczególnie śmierci swoich bliskich, kochanych. Ale śmierć dla mnie jest tylko takim przejściem z jednego wymiaru w inny wymiar. Ja wierzę w to, że kobieta jest wybraną istotą, bo rodzi inne nieśmiertelne istoty. Że zachowuje się nieśmiertelna cząstka naszej duszy i że my tylko zmieniamy wymiar. Każdy może to tłumaczyć zgodnie z tym, w co wierzy. Dlatego, ale nikt dokładnie nie wie, jak tam jest. I w związku z tym jest taki ogromny lęk. Też wiele osób na przykład też nie sięga po tarota, bo takie wyłożenie karty śmierć jest takim uderzeniem i przeraża ludzi. Jeżeli chodzi o karty, z których wróżę ja, tam nie ma tego rodzaju słownych oznaczeń śmierci. Tam tylko mogą być pewne rozkłady kart, które mogą sugerować, że chodzi właśnie o takie zdarzenie. Myślę, że śmierci nie należy się bać, że należy w sobie poskramiać ten lęk przed śmiercią i oswajać się jakoś ze śmiercią. Ludzie młodzi często o niej w ogóle nie myślą. Taka refleksja przychodzi dopiero w pewnym wieku. Pokażę Wam więc za chwilę, jakie rozkłady kart mogą sugerować, że możemy mieć do czynienia z tego rodzaju zdarzeniem. Jednak odradzam mówienie ludziom tak wprost o śmierci, ponieważ tak naprawdę wszystko może się zmienić w jednej chwili. I każdy człowiek, głęboko w to wierzę, umiera wtedy, kiedy umrzeć powinien. Bez względu na to, jaką śmiercią by nie umierał. Dotąd, dopóki człowiek ma jakby, bardzo ciekawą taką myśl usłyszałam, ma szansę, żeby jego dusza nabierała światła, żeby osiągnęła to maksimum jasności, człowiek żyje. Więc nawet takie cierpienie czy ciężkie choroby przed śmiercią są rodzajem próby ducha. To cierpienie nie jest na darmo. To cierpienie zbliża człowieka bardziej do ideału, do Boga. I dlatego myślę, że każdy człowiek umiera wtedy, kiedy umrzeć powinien. I tutaj nie zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, że decyduje o tym ktoś inny niż Bóg. Decyduje o tym Bóg, nie diabeł, bo nie ma takiej mocy,
Diabeł nie jest wszechmocny. Wszechmocny jest Bóg. I napisano o tym bardzo wiele mądrych traktatów. Napisano o tym, mówi o tym Biblia. Ale też ten wątek, jak gdyby kto naprawdę decyduje, podjął w swojej twórczości Michaił Bułhakow. Dlatego jest on dla mnie tak interesującym pisarzem, bo w sposób taki, powiedziałabym, poetycki, obrazowy, literacki ukazuje, kto jest kim, jaką siłą jest Bóg, a jaką siłą jest diabeł. I że to diabeł musi się podporządkować Bogu. No więc pokażę wam te rozkłady teraz kart. Mam nadzieję, że wszyscy dobrze widzicie tę kartę. Taką kartą, której często przypisują znaczenie, że jest to karta śmierci, są właśnie tak ustawiona w dół pika. Ale to nie oznacza śmierci. Tak naprawdę nie możemy jednoznacznie o tym powiedzieć. Odwrócona tak w dół pikująca pika, jakby przebijająca, oznaczać może bardzo ciężkie jakieś zdarzenie psychiczne. Rozwód, zdradę, chorobę. Nie jest to, czyli bardzo trudne do przeżycia przez człowieka zdarzenie. Także pika w dół. Jeżeli obok tej piki, najczęściej wtedy, kiedy jest to naprawdę ciężkie zdarzenie, występuje siódemka pik. Siódemka pik razem z taką piką. Siódemka pik to są łzy. To są jakieś bardzo łzy, to jest tylko taki symbol ciężkich przeżyć. Jeżeli występują razem, to znaczy, że ciężkie zdarzenie, które będzie wielką traumą, że człowiek będzie o tym z tego powodu płakał, będzie rozpaczał. Jeżeli zaś obok tych łez i obok tej piki będzie walet, to znaczy, że to nie jest żadna śmierć. Rozumiecie? Walet jak gdyby niweluje znaczenie takie bardzo ciężkie piki w dół odwróconej. To znaczy, że to jest chwilowe, że to przemije. Jeśli to jest choroba, to znaczy, że człowiek wyjdzie z tej choroby. Jeżeli to jest jakieś załamanie, to jest ono chwilowe. I jakby ciężko człowiek tego nie przeżywał, to on z tego wyjdzie. Mówiłam wam kiedyś, że nie należy bać się tej piki. Ponieważ ta pika najczęściej oznacza jakąś, czyli dziewiątkę. Że ona oznacza imprezę, często radosne zdarzenie, ale w sytuacji, kiedy jest w otoczeniu innych jasnych kart. I te karty jasne wskazują na pomyślne jakieś rozwiązanie problemów. Jeżeli zaś będzie razem wystąpią te karty, ta pika, dziewiątka, jednocześnie łzy, tak, i na przykład dama, która oznacza też złość, przykrości, niezwykle dramatyczne jakieś zdarzenie. Jeżeli będzie tych czarnych kart i szczególnie pik więcej, jeśli one będą przeważały, to znaczy, że rzeczywiście czekają nas poważne problemy. Być może nawet czeka nas strata kogoś z bliskich.
Jeżeli doliczycie się podczas wróżenia, podczas rozkładu kart, a powiem Wam, jak to rozkładać jeszcze, dzieląc karty na cztery części, jedna z tych kart, w tych kartach, i będą tam przeważały, będzie siedem pik, to rzeczywiście może to oznaczać tego rodzaju zdarzenie. Ale bardzo proszę o pewną ostrożność i o niewyciąganie dalekosiężnych jakichś wniosków. Dlatego, że wiele rzeczy, nawet i karty, nie są w stanie do końca jednoznacznie określić. I jednocześnie należy takie wróżby, jeżeli coś nas niepokoi, jeżeli wychodzi nam jakiś bardzo taki tragiczny rozkład kart, to powtórzyć go za dzień czy dwa, dlatego że karty bardzo też czują, jeżeli sobie wróżymy, nasz nastrój i my możemy pewne rzeczy kartom zasugerować. One mogą to jakoś tak właśnie odebrać, ale tym bardziej radzę się nie przejmować tego rodzaju negatywnymi wróżbami u wróżek, dlatego że żadna szanująca się naprawdę wróżka nie będzie straszyła człowieka taką mroczną przepowiednią. Chyba że jest nieodpowiedzialna i tak naprawdę tylko w sposób jednoznaczny nauczyła się tych znaczeń kart. Dlatego jeszcze raz podkreślam, nie ma karty śmierci. Na śmierć czy na tego rodzaju zdarzenie może wskazywać rozkład kart, ilość pik, i no po prostu karty, które mówią o rozpaczy, o nieszczęściu, o przykrych zdarzeniach. Zawsze więc musicie przeliczyć te karty i po prostu popatrzeć, które karty przeważają. Jeżeli przeważają piki, to możemy jednak spodziewać się tego rodzaju zdarzenia. Ale bardzo rzadko karty mówią człowiekowi tak dosłownie, bo często te karty są mądrzejsze od człowieka. To na razie.